Jak co roku Solidarność Ziemi Dębickiej wraz z duszpasterstwem ludzi pracy przy parafii Miłosierdzia Bożego zorganizowała spotkanie opłatkowe. W programie uroczystości znalazła się msza święta oraz wspólne kolędowanie w sali błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Spotkanie duszpasterstwa ludzi pracy rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Po zakończeniu liturgii członkowie stowarzyszenia i zaproszeni goście przeszli pod figurę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a następnie wzięli udział w okolicznościowym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w sali katechetycznej w podziemiach dębickiego kościoła. Opłatek ludzi pracy jest organizowany od kilkunastu lat w kościele Miłosierdzia Bożego. To nie tylko okazja do życzeń, ale także możliwość podsumowania działalności duszpasterstwa. Kolejnym kilku osobom udało się złożyć wnioski o status osoby represjonowanej z powodów politycznych. W ślad za tym idą małe gratyfikacje finansowe, ale dla emeryta, który ma emeryturę rzędu 1300 zł, kolejne 400 zł miesięcznie to jest dużo. Kilka osób kolejnych było odznaczonych, dwa krzyże wolności i solidarności. To był kolega Irek Matera i Janek Zima. Prezes Stefan Bieszczad otrzymał krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a 13 grudnia z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim kolega Jan Zima otrzymał krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Zarówno Irek Matera, jak i Janek Zima byli internowani w stanie wojennym, wielokrotnie zatrzymywani, prześladowani i to mi naprawdę sprawia satysfakcję, że te rzeczy załatwiamy. To są wszystko osoby w podeszłym wieku i no naprawdę jest to taka szczera, z serca płynąca satysfakcja, że takie rzeczy udaje się załatwić. Jak podkreślał Waldemar Cieśla, szef delegatury Solidarności w Dębicy, tych sukcesów nie udałoby się osiągnąć bez pomocy samorządowców wspierających inicjatywy stowarzyszenia. Kilku kolegów i koleżanek jest członkami rad powiatu, rady miejskiej w Dębicy, pan Stefan Bieszczad, z którym naprawdę dużo różnych rzeczy organizujemy wspólnie poprzez jego uczestnictwo, głównie finansowe, logistyczne. Podczas opłatkowego spotkania był czas na życzenia, wspomnienia i wspólne kolędowanie. Reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR zapytali także uczestników uroczystości, jakie mają plany i czego życzą ludziom pracy w nowym 2019 roku. Życząc duszpasterstwu, życzę również sobie, aby nie tylko karmić się świętem, bo to jest bardzo ważne, ale życzyć każdemu oczywiście zdrowia i życzyć wszystkim tym, którzy są jeszcze i chcą się gromadzić na tego typu spotkaniach, przede wszystkim życzliwości wzajemnej i pokonywania problemów tych, których im dotyczą, czy w rodzinach, czy w środowiskach pracy. Wielu, wielu dobrych rzeczy, żeby były realizowane wszystkie obietnice rządu, żeby realizował swoje obietnice samorząd wojewódzki, powiatowy, miejski, gminne samorządy. Niestety, jak podkreślali nasi rozmówcy, największym problemem duszpasterstwa ludzi pracy wciąż pozostaje fakt, że w ich gronie brakuje ludzi młodych, którzy za kilka czy kilkanaście lat mogliby przejąć stery od tych, którzy już wiele zrobili i z racji wieku w przyszłości nie będą mieli już siły, żeby kontynuować swoją działalność na takim poziomie jak obecnie. Raczej młodzi pracownicy niechętnie przystępują do związków, oni po prostu inaczej traktują to wszystko, wydaje im się, że coś się należy i zawsze będzie tak świetnie jak w dniu dzisiejszym. My jesteśmy nauczeni wieloletnim doświadczeniem, że w zakładach pracy i u pracodawców są lata lepsze, lata gorsze. Zatem pozostaje mieć tylko nadzieję, że w kolejnych latach duszpasterstwo ludzi pracy nadal będzie osiągało liczne sukcesy, a w przyszłości znajdą się młodzi ludzie, którzy dostrzegając efekty tych działań i spektakularne sukcesy, będą kontynuowali działalność tej wyjątkowej organizacji wspieranej przez osoby rozumiejące jej szlachetne cele.